Cześć, z tej strony Bartek. Dzisiaj pokażę Ci sposoby budowania stron w Drupalu. Pierwszym takim sposobem to jest klasyczny sposób, czyli jest to sposób chyba najczęściej wykorzystywany do budowy stron w oparciu o CMS Drupal czy też jakikolwiek inny CMS. I jakie kroki składają się na ten klasyczny sposób? Jest to wykupienie serwera bądź wykorzystanie jakiegoś, który już mamy. Serwer powinien posiadać PHP oraz możliwość założenia bazy danych MySQL. Następnym krokiem jest ściągnięcie i przekopiowanie plików Drupala na serwer. Założenie bazy danych poprzez, powiedzmy, panel admina na swoim koncie hostingowym. Później trzeba nadać odpowiednie uprawnienia do katalogu files oraz pliku konfiguracyjnego settings.php, wreszcie zainstalować Drupala, ściągnąć i odpalić najpotrzebniejsze moduły i wtedy możemy przystąpić do właściwego budowania strony. Drugim sposobem jest sposób błyskawiczny i teraz właśnie chcę przedstawić Ci bliżej, jak wygląda takie właśnie szybkie budowanie stron w Drupalu. Ja osobiście korzystam z tego właśnie sposobu i teraz pokażę Ci, jakie kroki właśnie są tutaj podejmowane. Ściągnięcie i uruchomienie Quick Start. Quick Start jest to kompletne środowisko do budowy stron na Drupalu. Jest to system operacyjny, w tym przypadku jest to Ubuntu Linux, który ma wszystkie najpotrzebniejsze właśnie narzędzia do budowy strony, tak jak właśnie obsługę PHP, serwer www, serwer baz danych MySQL, skrypt PHP MyAdmin, żebyś mógł się bezpośrednio łączyć z bazą danych, wywołanie jednej komendy w konsoli, która z automatu ściąga pliki Drupala, ściąga zdefiniowane moduły. Moduły te definiuje się w plikach make, zakłada bazę danych poprzez właśnie skrypt PHP MyAdmin, instaluje system i tworzy lokalną domenę dla strony, która jest w postaci strona.dev i to działa tak, że w przeglądarkę wpisujesz strona.dev i odpala Ci się od razu zainstalowany Drupal. Jakie korzyści są właśnie z wykorzystywania tego błyskawicznego sposobu na tworzenie stron? Wyjściowa strona utworzona jest w mniej niż 30 sekund, czyli wpisujesz jedną komendę i za moment masz gotową stronę do dalszej pracy. Masz ściągnięte wszystkie najpotrzebniejsze moduły oraz włączone bez potrzeby oddzielnego właśnie ściągania pojedynczych i włączania pojedynczych modułów. Druga korzyść to jest, nie wydajesz kasy na serwer oraz domenę na etapie tworzenia strony i później taką stronę z tego właśnie lokalnego środowiska w łatwy sposób możesz przenieść do internetu. Za parę dni pokażę Ci właśnie, jak to zrobić, jak taką utworzoną stronę w QuickStarcie przenieść do internetu. I teraz napisz komentarz, pod spodem jest formularz właśnie do dodania komentarza. Co jest dla Ciebie najbardziej uciążliwe podczas tworzenia strony na Drupalu? I drugie pytanie, jaką stronę bądź strony chcesz budować przy pomocy Drupala? A ja podpowiem Ci, jakich komponentów użyć, abyś osiągnął swój cel. I jeżeli zostawisz mi komentarz, z wszystkich dodanych komentarzy wytypuję jedną osobę, która otrzyma upominek wartości 97 zł. I to dzisiaj byłoby na tyle. Proszę zostaw pod spodem swój komentarz, a ja odezwę się do Ciebie w najbliższych dniach z dalszymi materiałami.